Cześć, witaj w kolejnym nagraniu z cyklu kursu HTML. Dziś pokażę Ci, jak tworzyć hiperłącza w Twoim szablonie HTML-a. Hiperłącza, czyli odnośniki do innych stron, linki do innych stron. Jak zrobić taki link do stron? Stwórzmy sobie przykładowy akapit i tutaj napiszemy: aby zobaczyć więcej, kliknij tutaj. Zrobimy sobie adres odnośnika. Ale nim to zrobimy, najpierw pokażę Ci, jak to wygląda w przeglądarce. Aby zobaczyć więcej, kliknij tutaj i wyraz tutaj zamienimy sobie na link, który będzie prowadził do mojej strony pracabezszefa.pl, czyli hiperłączę, link do innej strony internetowej tworzymy za pomocą znacznika a, href i to się równa. I tutaj pomiędzy cudzysłowami wklejamy adres naszej strony internetowej, do której chcemy, aby prowadził nasz link, czyli http://pracabezszefa.pl. I tutaj domykamy nasz znacznik A. I zobacz teraz, jak to będzie wyglądało. Aby zobaczyć więcej, kliknij tutaj. Przeglądarka automatycznie oznaczyła tutaj kolorem niebieskim wraz z podkreśleniem. Tak domyślnie przeglądarki renderują adresy odnośników w dokumencie HTML-a. I zobacz, klikamy sobie i w tym samym oknie przechodzę do mojej strony pracabezszefa.pl. OK. Teraz chciałem powiedzieć Ci jeszcze o czymś bardzo ważnym, o czym już Ci mówiłem w poprzednich nagraniach, czyli o atrybutach znaczników. Tak również warto dodawać atrybuty do znacznika A, title, i w znaczniku title wpisujemy tytuł naszego odnośnika. Za chwilę zobaczysz, o co chodzi tak naprawdę w znaczniku title. I tutaj napiszemy blog o programowaniu. Atrybut ten będzie widoczny na swój sposób w przeglądarce. Za chwilę zobaczysz, jak to wygląda. Widzisz, najeżdżam na adres odnośnika i pojawia nam się prostokącik pod kursorem, blok oprogramowaniu. Warto dodawać te atrybuty, wspomagają one nawigację na stronie. Warto dodawać w swoich dokumentach HTML-a linki odsyłające. Musisz wiedzieć, że cała optymalizacja i pozycjonowanie stron opiera się właśnie o dodawanie linków na swojej stronie, dodawanie linków do innych stron i wszystko to opiera się na linkowaniu. Pamiętaj, aby nie przesadzać, aby nie zasypać użytkownika samymi linkami, gdyż będzie to nienaturalnie. Również przeglądarki będą to uważać za spam, dlatego pamiętaj, aby nie przesadzać. I chciałem Ci jeszcze pokazać jeden atrybut do znacznika A, do znacznika odnośnika. Jest to atrybut target, czyli cel. I tutaj również otwieramy cudzysłowy i dajemy podkreślenie, czyli shift minus blank. Blank jest bardzo często stosowany. Zauważ, że teraz jak zapiszę dokument i odświeżę okno przeglądarki, nic się nie stało. Ale zobacz, co teraz robi atrybut target równa się blank. Zobacz, klikam tutaj i widzisz, w tym momencie otworzyłem moją stronę internetową w nowej karcie. Jest to bardzo ważne w momencie, gdy będziemy linkować do innej strony. Będziemy chcieli zachować użytkownika na swojej stronie. Jest to bardzo ważne. OK, a teraz chciałem pokazać Ci, jak dodawać linki przez kliknięcie w zdjęcie. I teraz podam ścieżkę do mojego zdjęcia. Pokazywałem Ci w poprzednim nagraniu, jak dodawać ścieżkę do zdjęć, więc będzie Ci już o wiele łatwiej. Atrybut Alt oczywiście, niezbędny dla przeglądarek. Sprawdzę, czy ścieżka do obrazka została poprawnie wyświetlona. Jak widzisz, tak. Dodamy sobie jeszcze nową linię, tak aby obrazek wyświetlał się pod tekstem. Jak widzisz, już jest OK. Teraz pokażę Ci, jak zrobić, żeby obrazek linkował do mojego kursu HTML na moim blogu pracabezszefa.pl. Tutaj zasada tworzenia hiperłącza jest taka sama, tylko zagnieżdżamy pomiędzy znacznikami nie tekst, a zdjęcie. A więc robimy dokładnie to samo. A, href. To się równa. Tutaj od razu zamykamy poza zdjęciem znacznik A, a między cudzysłowami dodam adres mojego kursu HTML, który znajduje się na blogu Praca bez Szefa. Link ten znajduje się na moim blogu pracabezszefa.pl i znajduje się on dokładnie pod tym linkiem. Tego pomiędzy cudzysłowami dodaję link do mojej strony. I chcę, aby był on wyświetlony w tej samej karcie, dlatego nie dodaję atrybutu target. No i zobaczymy, czy teraz zdjęcie linkuje do mojego kursu HTML-a i zobacz, w momencie, gdy link zostaje dodany w HTML-u, kursor zmienia się w taką łapkę i cały obszar zdjęcia jest wtedy klikalny, jest wtedy linkiem i zobacz, klikam, przechodzę w tym momencie do mojego kursu HTML, który znajduje się właśnie na stronie pracabezszefa.pl łamane przez HTML. Jeżeli chodzi o dodawanie hiperłączy, czyli linków na Twoim przyszłym szablonie HTML-a, to by było na tyle. W kolejnym nagraniu zobaczysz, jak wysyłać e-maile.
również z wykorzystaniem znacznika A, ale o tym w następnym nagraniu. Dzięki, cześć.